Witajcie, rodacy. Dziś przedstawiam wam absolutną nowość technologiczną. Mianowicie Wooting One, czyli analogową klawiaturę mechaniczną zaprojektowaną przez Holendrów. Zapraszam do recenzji. Oczywiście po kolei. Samo opakowanie tak naprawdę wiele wam nie powie. Z frontu widzimy tylko nazwę naszego nowego mechanika, a tył zdradza nam jedynie link do oficjalnej strony producenta. Samo zaś opakowanie jest jak najbardziej poprawne i chroni klawiaturę bardzo dobrze w czasie transportu. W środku z dodatków znajdziemy holenderską pocztówkę z nazwą klawiatury, jak i samymi twórcami. Na odwrocie też jest dodana mała instrukcja obsługi wraz z paroma informacjami technicznymi. Jest oczywiście kabel USB, wyciągacz do kapsli. Ten jest dwustronny, ponieważ za jego pomocą możemy wyciągać dodatkowo całe przełączniki. Producent dorzucił tutaj jeszcze 4 ekstra przełączniki Linear 55, no a mówiąc przejrzyście, są to pospolite redy. Ale mamy też 4 kliki 55, które są bardzo podobne do Brownów. Producent dorzucił jeszcze kilka śrubek i na początku nie widziałem dlaczego, ale już teraz wiem, że aluminiową ramę można zdjąć i pomalować według własnych preferencji i gdybyśmy śrubki zgubili, no to mamy zapasowe. Jak zatem prezentuje się sama klawiatura? No cóż, stylowo, bowiem brak tutaj agresywnych kształtów, a jedyną ozdobą jest logo producenta pod spacją. Kolejną istotną rzeczą jest ciężar konstrukcji. Całość waży bowiem 900 gram, a jak na klawiaturę bez bloku numerycznego to całkiem sporo. Wszystkiemu winna mocna aluminiowa rama, która doda żywotności urządzeniu. Jeżeli chodzi o jakość i spasowanie, mamy tutaj klasę premium na poziomie Corsaira czy Razera. Klawisze mają bardzo miłą teksturę, a spasowanie całości jest idealne. Z tyłu naszego sprzętu znajdziemy aż 7 przeciwpoślizgowych elementów plus 2 na wysuwanych nóżkach. Fajnie również, że klawiatura posiada odłączalny kabel USB, ten jest w oplocie, jest dość elastyczny, a i warto wspomnieć, że mechanik ma 3 różne kanały do jego odprowadzenia. W naszym teście palca klawiatura wypada bardzo dobrze. Ale o co chodzi z tym, że klawiatura jest analogowa? Tutaj najprostszym odniesieniem będzie joystick. Guziki w nim działają na takiej samej zasadzie jak każda klawiatura. Przy odpowiednim nacisku po prostu aktywujecie przełącznik i mamy pewną akcję. Analogowa jest natomiast gałeczka, bowiem tutaj jak nią ruszacie, wasza najczęściej postać czy samochód porusza się. Jednak dobrze wiecie, że przy minimalnym dotknięciu na przykład postać idzie powoli, a auto skręca, ale tylko odrobinkę. Dzieje się tak, bo nie mamy tutaj akcji zero-jedynkowej, czyli albo ruch, albo nie. Przełączniki w naszej klawiaturze działają zatem jak gałeczka, która ma 255 punktów aktywacji. No i każde mocniejsze przyduszenie guzika powoduje stopniowy zwiększony skręt np. auta albo bieg postaci, ale zaczynając od dosłownie milimetrowych kroków. Takie rozwiązanie w niektórych momentach, na przykład w CS-ie, ale i nie tylko, może uratować nam wirtualne życie. Bo jak teraz widzicie przykład chodu na zwykłej klawiaturze i chodu na Wooting One za pomocą analogowego przyduszenia, no to cóż, różnica w rozstrzale jest kolosalna. Dodatkowo te guziki wytrzymają 100 milionów uderzeń, a więc z pewnością długowieczność tego sprzętu będzie dość duża. Warto jeszcze powiedzieć, że ja na co dzień używam Cherry MX-ów Redów, a te przełączniki, które się tutaj znajdują, są bardzo do nich podobne, co w przypadku gier jest świetną informacją. Klawiatura dodatkowo bardzo dobrze nadaje się do pisania, bowiem feeling i tekstura, którą odczuwamy pod opuszkami, jest bardzo przyjemna. Wooting One oczywiście posiada kilka standardowych klawiszy funkcyjnych, których opisywać chyba nie muszę, bo sami widzicie co one robią. Natomiast w prawym górnym rogu znajduje się przycisk Mode. Jest on odpowiedzialny za zmianę całej klawiatury z analogowej do cyfrowej, czyli po prostu klawiatura zachowuje się jak każdy zwykły mechanik. Bardzo fajnie, że twórcy dodali taki przełącznik, bo czasami faktycznie lepiej używać systemu zero-jedynkowego niż takiego linearnego. Producent oczywiście dał nam do dyspozycji oprogramowanie, w którym poza cyfrowym profilem możemy mieć jeszcze 3 analogowe. Tam możemy dostosować podświetlenie każdego guzika z palety RGB,
zbindować sobie klawisze, czy nawet dokładnie dostosować, jak przyciski mają być aktywowane poprzez krzywą. Ja tu nie będę tego dokładnie omawiał, a zainteresowanych, jak to działa, zapraszam w link w opisie tego filmu. Generalnie mamy tutaj wszystko, czego byśmy chcieli, aczkolwiek szkoda, że producent pomimo umieszczenia w pełni modyfikowalnego podświetlenia, no to niestety, ale nie mamy tu możliwości jego animacji. Nie ma też wgranych żadnych efektów świetlnych. Szkoda, ale może nowsze oprogramowanie to zmieni. Kto wie. Jak już mówimy o podświetleniu, to warto zaznaczyć, że światło, które generuje klawiatura, jest bardzo jasne, intensywne, a jego barwa jest wyraźna nawet za dnia. Reasumując, jest to pierwsza analogowa mechaniczna klawiatura na rynku i muszę powiedzieć, że jest świetna. Jakość wykonania jest topowa, feeling klikania genialny dzięki takiej gumowej teksturze, która jest na kapslach. No i oczywiście nowość w postaci analowego przyduszania klawiszy, a taka funkcja w niektórych produkcjach na pewno doda nam sporej przewagi. Dodatkowo analogowe wciskanie jest w pełni edytowalne poprzez oprogramowanie, tak więc to od Was zależy, jaki styl do jakiej gry wybierzecie. Oczywiście dla mnie szkodą jest to, że jest to klawiatura bez bloku numerycznego, nie posiada animowanego podświetlenia, czy producent nie dodał dodatkowego portu USB z tyłu. Nie są to wielkie wady, a tylko drobne niedogodności, które akurat mi lekko przeszkadzają. Niemniej jednak, jeżeli Wam to nie przeszkadza, to ta klawiatura jest po prostu świetna i warta polecenia każdemu. No i cóż, tym oto optymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.